Zakończył się dzisiaj w Borkach, w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym, ogólnopolski plener malarski. Pierwszy raz ta impreza jest współorganizowana przez powiat tomaszowski. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tej pracy, którą uczestnicy wykonali. Przepiękne prace. W ramach tego naszego wsparcia otrzymujemy obrazy, które tutaj artyści namalowali. Będziemy je wykorzystywali do promocji naszego powiatu. Te obrazy pokazują tutaj piękno naszej ziemi, piękno naszego powiatu. I no, problem taki, że kiedy trzeba było te obrazy wybierać, to miałem tutaj wspólnie z panem majorem z kawalerii powietrznej dużą trudność, bo naprawdę przepiękny obraz. I zaczynamy od prezentowania, żebyście państwo zaprezentowali nam swoje prace, a my jako organizatorzy zgodnie z naszym regulaminem będziemy chcieli wybrać po jednej pracy w technice olejnej, oczywiście dla starostwa po jednej i jednej dla brygady. Wpisujesz tutaj, dobrze? Tak. Bardzo znany obiekt. Dobrze, to wybieram ten właśnie w górze. Tak, bo tam są jeszcze. A tam nie, tam to jest. Tam są inne. To jest Arka. To jest ten obraz malowany, który został generalny. Ja tylko mogę pogratulować, bo jestem drugi raz chyba na plenerze amatorów i tak wielkiej ilości dobrych prac nie widziałam. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Ani takich życzliwych ludzi, którzy się garnęli, żeby jak najwięcej usłyszeć, którzy zadawali pytania albo sobie spisywali, żeby się czegoś dowiedzieć. To jest takie bardzo miłe. I takie, na pewno z ogromnym wrażeniem będę wspominała ten pobyt. I tak wszyscy uczestnicy pleneru serdecznie dziękują starostwu powiatowemu i chcę w związku z tym złożyć podziękowania na ręce pana Karola Staronia, wicestarosty, oczywiście, przepraszam. Podziękowania. Bardzo prosimy o złożenie podziękowania panu pułkownikowi Markowi Sokołowskiemu. Podziękowania. Bardzo serdecznie dziękujemy oczywiście panu majorowi Podziękowania. Ja chciałem bardzo serdecznie wszystkich państwa powitać w imieniu starosty tomaszowskiego zarządu powiatu na plenerze. Ziemia nasza tomaszowska jest bardzo piękna. Pewnie państwo mieliście okazję przez ten tydzień zobaczyć. Jest wiele wspaniałych miejsc na naszym terenie i cieszę się, że państwo jesteście na tym naszym terenie i że mogliśmy jako powiat włączyć się w organizację tej imprezy. Powiem tak, kilka miesięcy temu po koncercie z panem Ryszardem się spotkaliśmy, tak nieśmiało zagadnął, że ma problemy, chciałby zrobić coś wspaniałego, potrzebuje wsparcia. Powiedziałem, pomyślimy, będziemy starali się pomóc. Udało się, cieszę się, tutaj kilka zdań z panią profesor zamieniłem, że jesteście państwo zadowoleni. Jakieś uwagi, mankamenty, być może się poprawimy na przyszły rok. Deklaruję, że jeżeli będzie taka potrzeba, to powiat włączy się w organizację, bo jest to szczytny, wspaniały cel. Są piękne prace, które promują nasz teren. Państwo, jak powiedziałem, mogliście zobaczyć ten teren, tą pracę wspaniałą wykonać, czyli pożyteczny, piękny wypoczynek. Mam nadzieję, że również wypoczęliście na terenie naszego powiatu. Ośrodek to nasz powiatowy ośrodek. Myślę, że no, najgorsze warunki nie są. Także mam nadzieję, że wszystko się udało. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście organizatorom, że ten wysiłek podjęli i prośba o kontynuowanie.
Dziękuję bardzo. Co pan powiedział, jak również tego, co doznałam tutaj. Ja chciałem, pani profesor, dołączyć tutaj takie upominki z ziemi tomaszowskiej. Powiem tak, to jest taki nasz album o ziemi tomaszowskiej, pokazujący piękno tej ziemi. Trochę mogła pani profesor już zapoznać się z tymi obiektami, z terenem, ale dla przypomnienia i zapraszamy do ziemi tomaszowskiej. Organizatorzy jak zwykle dobrze się spisali, trzeba podziękować, pewnie tutaj mnóstwo tego typu słów padało z różnych ust w czasie tej uroczystości, jak słyszeliśmy, ale to jest dobrze. Ja myślę tak od siebie, że dobrze się dzieje, że są ludzie, którzy doceniają nas, artystów, twórców. Norwid powiedział, napisał właściwie, że sztuka jest sztandarem na plac ludzkiej wieży. Zatem jest to najdoskonalsza perfekcja, jaka może zdarzyć się ludziom. Jestem w tej sytuacji chyba najszczęśliwszą kobietą, bo całe życie robię to, co kocham. I na każdym plenerze czuję się dobrze, a na tym wyjątkowo doskonale. Nie było żadnych zgrzytów, niczego. Wszystko dopracowane w szczegółach. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze dyploma. Daruję te 4,50 za to zdjęcie. Powiedzieć coś o grupie, bo tutaj jest koleżanka Arleta Eipen, która jest współzałożycielem grupy Nowy Wiek, którą założyliśmy Wojciech Siemion, potem Jerzy Zelnik w galerii, do której serdecznie zapraszam w Koszalinie, bo prowadzę takową, www.zbigniewmurzyn.com. Można wejść na stronę i zobaczyć wiele tego rodzaju działań. I właśnie Jerzy Zelnik ostatnio, jak był w galerii, przeczytał manifest naszej grupy. To jest idea tego manifestu, jest powrót do piękna, harmonii i ładu w sztuce. I tam można właśnie będzie to przeczytać, więc jeszcze raz zapraszam do mojej galerii. Krótki okres czasu, bo plener trwał tylko przez 7 dni, także artyści wykonali tutaj ogromną pracę. Chcieli jeszcze oczywiście zobaczyć nasz powiat i tak jak tutaj w rozmowie z uczestnikami, no trochę mało czasu, bo pracowali intensywnie i brakło trochę czasu na zwiedzenie naszego powiatu. Sądzę, że w przyszłym roku powiat również powinien się zaangażować i zrobimy wszystko, aby zaangażował się w organizację tego pleneru, wydłużyć go trochę, żeby wtedy więcej czasu mogli uczestnicy poświęcić na zwiedzanie naszej pięknej ziemi, a są tutaj uczestnicy z całej Polski, z terenu kraju. Także to, mówię, duża promocja dla nas. Ja chciałem serdecznie podziękować organizatorom tego pleneru, podziękować wszystkim uczestnikom, że wzięli udział, że przybyli do naszej pięknej ziemi tomaszowskiej i wierzę, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnym plenerze ogólnopolskim, co dzisiaj już chciałbym zaprosić na to spotkanie. Major Cukier bardzo nam utrudnił pobyt. Mieliśmy wspaniałą wycieczkę. Właściwie wszystkie obiekty takie ciekawsze obejrzałam. Jestem szczęśliwa. Pierwszy raz jestem na tej ziemi i nie miałam pojęcia, że Zalew Sulejewski jest taki ogromny, że jest tu tyle uroków. Na każdym kroku prawie. Nawet przez okno widziałam 3 gatunki ptaków, których nigdy nie spotkałam na terenach innej Polski. To już jest cudowne.
tutaj, na którym się znajdujemy, jest naprawdę bardzo malowniczy. Mieliśmy tutaj przez organizatorów wycieczkę taką krajoznawczą całodniową. Byliśmy w wielu fajnych miejscach, porobiliśmy mnóstwo zdjęć, bo teraz mamy aparaty cyfrowe, mamy laptopy. Możemy sobie wydrukować jakiś motyw i na bazie tych właśnie motywów coś tam tworzyć, przetwarzać tą rzeczywistość w przypadku pejzażu, bo jednak tutaj no, nie kusiliśmy się o jakieś takie malowanie abstrakcji czy jakichś takich klimatów. Raczej to są rzeczy takie, jak to się określa, przedstawieniowe.